Power, System IMAX, najlepsza odżywka na budowę czystej masy mięśniowej. Polecam. Łukasz Maciec. Jesteśmy w klubie sportowym Pakol Przycyzana 72. Sobotni poranek. Jest ze mną nasz ekspert piłkarski, Ryszard Majewski. Rysiu, dzisiaj mecz o trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata. W Brazylii spotkają się gospodarze z reprezentacją Holandii. Kogo stawiasz? No, niestety jestem patriotą europejskim, stawiam na Holandię. Chociaż myślę, że Brazylia po tak sromotnej porażce z Niemcami będzie chciała ten blamasz troszeczkę skreślić. Będzie to bardzo ciężko, bo Holendrzy są mocnym zespołem. No natomiast, jak to każą górskimi, bo dopóki piłka wrze, wszystko jest możliwe. Tak wrócę do tego półfinału Brazylia-Niemcy. Pamiętasz, żeby na tak wysokim poziomie taki wynik się zdarzył kiedykolwiek? Nigdy nie pamiętam. Historia mówi, że ponoć Polacy kiedyś przegrali z Brazylią 6-5, prowadząc 5-0 w 1936 roku, ale ja tego nie pamiętam. To jest po prostu coś niesamowitego. Co zagrali Niemcy, a Brazylia po prostu nic. Niemcy po takim meczu mogą być już pewni Mistrzostwa Świata, że z tą siłą rozpędu wywalczą Puchar Świata? No myślę, że tak, chociaż Argentyna pokazała, że bardzo dobrze gra w defensywie, szczególnie Holandia, która nie mogła stworzyć sobie sytuacji. Myślę, że postawią im bardzo trudne warunki, ale stawiam na Niemców. Bramkę strzeli Mirosław Kloze? Jeśli dostanie szansę gry, na pewno tak.